Mamy 39 rok, wrzesień. Niemcy nacierają na Polskę. I słuchajcie, dywizja warszawska, dywizja pancerno-motorowa podejmuje decyzję, że musi się przebić w stronę Lwowa. Ale nie ma paliwa, mają problemy z beczkami, pełno jest różnych sił wroga, Niemcy z każdej strony i pod Tomaszowem Lubelskim padła decyzja, że z samochodów, z motocykli zostanie spuszczone paliwo i to paliwo posłuży do tego, aby tankietkami, aby czołgami polska dywizja próbowała się, żeby przedarła się w stronę Lwowa. Auta, motocykle zostały zniszczone. Okoliczna ludność, która mieszkała w pobliskich wioskach, miasteczkach, ściąga też te motocykle, samochody. Różne rzeczy się z tym dzieją. I teraz chciałbym wam dzisiaj przedstawić historię pewnego motocykla, polskiego przedwojennego Sokoła 1000, który właśnie został ściągnięty koniem z lasu, właśnie z, prawdopodobnie w 90% właśnie z tego oddziału, właśnie z tej całej historii. Teraz wam chciałem przy taki rys troszeczkę historyczny, co tam się działo, jaki tam kocioł był w tych lasach, w wioskach, w miejscowościach właśnie w 16-17 września, co tam się działo. Udostępniam to taki materiał z kanału historycznego, którego tutaj dziś logo wam dam. Można sobie zobaczyć cały film. Bardzo fajnie to kolega zrobił. Dla mnie to jest niesamowita historia, bo tutaj widz zadzwonił, że ten silnik i części do tego Sokoła, który został później zakopany, odnalazł. Także będą zdjęcia, będą filmy, będzie rozmowa też z osobą, która to wykopała. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Lecimy z tematem! Jednak z powodu braku paliwa do natarcia przystąpiono dopiero w dniu następnym. Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa miała uderzyć 18 września o godzinie 5 rano w dwóch kolumnach. Pierwsza przez Krasnobród, druga przez miejscowość Ciotuszka. Bezpośrednim przeciwnikiem pułkownika Roweckiego pod Tomaszowem Lubelskim miała być 4. Dywizja Lekka. Liczebność czołgów tej dywizji w dniu walk nie jest jasna i mogła liczyć 57 sztuk. To jest 34 czołgów lekkich Panzerkampfwagen 1, 23 Panzerkampfwagen 2 oraz 5 czołgów dowodzenia. Podawana jest również liczba 80 sztuk, z czego 47 przypadałoby na Panzer 1, a 39 sztuk na Panzer 2. Strona polska posiadała około 60 wozów bojowych, z czego około 30 przypadało na 7TP i Wickersy oraz 30 na TK3 i TKS. Prawidłowo ocenić stosunek sił pancernych należy także wskazać na 80 czołgów z drugiej dywizji pancernej, które włączyły się do walki. Łącznie w starciu brało udział od 196 do 226 czołgów po obydwu stronach. Natarcie zgrupowania północnego pod Tomaszowem Lubelskim. Zgrupowanie północne Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej rozpoczęło uderzenie 18 września o godzinie 7.30. Szwadron czołgów lekkich Vickers szybko zdobył wzgórze 309, a następnie odparł kilka kontrataków. Pierwszy i czwarty szwadron z pierwszego pułku strzelców konnych zdobył pierwszą linię obrony na wzgórzu 318. Po kolejnej wymianie ognia Polakom udało opanować się drugą linią obrony. Po wyparciu przeciwnika oba szwadrony skręciły w kierunku miejscowości Zamiany, odsłaniając swoje prawe skrzydło, na które uderzyły niemieckie czołgi z Roguźna. Po chwilowym zamieszaniu czołgi z 33 Batalionu Pancernego zostały odparte, ale obydwa szwadrony zaległy pod ogniem wrogiej artylerii. Trzeci szwadron uderzył w kierunku kolonii Roguźno. Nie udało się jednak opanować samej miejscowości, ale Polacy opanowali ważną drogą Pańków, Szarowola, Zamiany, Pasieki. Zniszczeniu uległo kilka tankietek. Niemcy stracili dwa wozy pancerne i jeden czołg. Odwodowy szwadron uderzył na wieś Szarowola, na jej styku z Zamianami. Niemcy rzucili przeciwko nim znaczne siły, przez co szwadron poniósł duże straty. Wykorzystując zaangażowanie na tym kierunku, dwa szwadrony ze wzgórza 309 uderzyły na Szarowolę. Niemcy rzucili do kontratarcia samochody pancerne, z których dwa zostały zniszczone ogniem polskich dział Pepanc. Reszta wycofała się. Około południa drugi szwadron zdobył Szarowolę, docierając do niej z drogi Pańków i Zamiany.
Niemieckie samochody pancerne wycofały się do zamiany, lecz gdy wkroczył tam czwarty szwadron, Wehrmacht wycofał się również stamtąd. Z tej miejscowości nasz szwadron skierował ogień ciężkich karabinów maszynowych na kolonię Roguźna. Ostrzał wsi prowadzony był również ze wzgórza 318 przez pluton ciężkich karabinów maszynowych. Ciekawostkę należy dodać, iż u boku pierwszego pułku strzelców konnych w walce brał udział zaimprowizowany pluton miotaczy ognia, który przeprowadził atak na nieznaną z nazwy wieś, zatając nieprzyjacielowi znaczne straty w czołgach, zmuszając je do wycofania się. Niestety pluton dostał się pod ciężki ogień artylerii, w wyniku którego z oddziału ocalały zaledwie 3 osoby. Był to jedyny przypadek użycia miotaczy ognia w kampanii wrześniowej. W trakcie przygotowywania do powodzenia nastąpił kontratak nieprzyjaciela przeprowadzony przez elementy niemieckiego 10. Pułku Strzelców Konnych wspieranych czołgami 2. Batalionu 3. Pułku Czołgów z 2. Dywizji Pancernej oraz czołgami 33. Batalionu Pancernego. Pod naciskiem tych sił 1. Pułk Strzelców Konnych musiał się wycofać. Do przeciwnatarcia ruszył dywizjon rozpoznawczy warszawskiej brygady wsparty 1. Baterią Artylerii Motorowej, który odzyskał Roguźno. Wsparł 3. szwadron w walce o kolonię Roguźno, której nie udało się zdobyć. O godzinie 15 pod groźbą oskrzydlenia 1. pułk otrzymał rozkaz wycofania się. Odwrót przebiegał spokojnie, jedynie 3. szwadron został ostrzelany przez nieprzyjaciela. O godzinie 20 pozostawione patrole na skraju lasu naprzeciw kolonii Roguźno zostały zastąpione przez docierające na pole bitwy oddziały 23. Dywizji Piechoty. Natarcie zgrupowania południowego. O godzinie 5 rano polskie pododdziały zajęły pozycje wyjściowe naprzeciw pozycji niemieckich pod Ulanowem i Zawadkami. O godzinie 7.30 pułk strzelców pieszych rozpoczął uderzenie. Niestety tankietki wspierające natarcie pierwszej kompanii na lewym skrzydle za bardzo wysunęły się do przodu i wpadły pod ogień niemieckich dział Pepanc, tracąc 80% składu. Mimo iż atak został wsparty przez 4. kompanię, utknął na wysokości kolonii Roguźno. Na prawym skrzydle przed 2. kompanią nacierało czołgi. Oddziałom tym udało się opanować południową część miejscowości Pasieki bez strat w wozach. Gdy zostały podciągnięte oddziały piesze, 7 TP ruszyły dalej, z krajem lasu, w stronę Tomaszowa Lubelskiego, napotykając silny opór niemiecki wsparty artylerią polową, przeciwpancerną, czołgami i samochodami pancernymi. Doszło do zaciekłego boju. Około godziny 8 polskie siły przełamały obronę niemiecką w Paściechach, niszcząc tam kilka dział Pepanc i skierowały się ku południowym przedmieściom Tomaszowa. Po drodze doszło do gwałtownych walk. Zniszczono 4 samochody pancerne, 6 czołgów i 8 ciężarówek. Po wyjściu z lasu Polacy dostali się pod ogień Pepanc, tracąc 3 czołgi, niszcząc 4 armaty Pepanc i 1 polową. O godzinie 11 oddziałom polskim udało się wedrzeć do miasta. O 12 opanowali centrum Tomaszowa. W tym czasie na południe miasta dotarła kompania rozpoznawcza pułku strzelców pieszych, która zaobserwowała zbliżające się od strony Bełżca czołgi w liczbie około 80. Był to 4. Pułk Pancerny i 2. Batalion 3. Pułku Pancernego wezwane na pomoc przez 4. Dywizję Lekką. Niemcy rozbili kompanię rozpoznawczą i podzielili swoje siły. 4. Pułk ruszył w kierunku Jezierni, 2. Batalion 3. Pułku w stronę Tomaszowa Lubelskiego i Roguźna. W obliczu nowych sił około godziny 16 wydano rozkaz o wycofaniu się polskich oddziałów. Odwrót osłaniały czołgi 7 TP z 2 plutonów, którym w zaciekłym boju udało się zniszczyć 4 czołgi, ale same poniosły ciężkie straty. Natarcie niemieckie było bardzo powolne. Nie licząc 7 TP, drogę, którą maszerowali Niemcy, ostrzeliwała 2. kompania przeciwpancerna, żołnierze pułku strzelców wykorzystujący zdobyczne działa Pepanc oraz baterie artylerii. Jako epilog pierwszego dnia bitwy pod Tomaszowem Lubelskim chciałbym Państwu przedstawić niemiecki bilans bitwy dla 4. Dywizji Lekkiej. Dane nie obejmują 9. Pułku Rozpoznawczego. Otóż według danych niemieckich stracili oni 65 zabitych, 74 rannych i 14 zaginionych. Nie podano informacji o stracie ani jednego czołgu, działa, samochodu pancernego czy ciężarówki. Rzuca to bardzo ciekawe światło na tak popularne ostatnio u nas bezkrytyczne przyjmowanie danych niemieckich. Daleki także jestem od zaufania do źródeł pamiętnikarskich polskich, wiedząc, że trzeba poddać je szczególnie wnikliwej krytyce. Porównanie danych
pozwala nam bardzo ogólnie przyjąć, iż w czasie tej największej bitwy pancernej wojny obronnej Polski Wehrmacht stracił około 20 czołgów i samochodów pancernych, a Polacy około 35 czołgów. Straty te wymagają jednak krótkiego komentarza. 35 straconych czołgów po stronie polskiej jest obarczona znaczną dozą ogólności. W polskiej nomenklaturze tankietki, które zostały wliczone do strat czołgowych, sensu stricte czołgami nie były. I już naprawdę na koniec. Działania 10 Brygady i Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej w czasie trwania wojny obronnej Polski 1939 roku wyraźnie. Tak, także to była bitwa pancerna pod Tomaszowem Lubelskim. Tutaj profil Historia 2.0 Łukasz Głogowski przygotował taki fajny materiał. Ja sobie pozwoliłem tutaj skorzystać z prawa cytatu i wykorzystać ten kawałek. Mam nadzieję, że się tam nikt nie obrazi. Pozdrawiam autora, jeżeli ogląda. No i też zapraszam na jego kanał oczywiście, żeby tam sobie zaglądnąć. A ja, słuchajcie, już dzwonię tutaj do kolegi, który tutaj... Wybrany numer obecnie jest zajęty. Aby uzyskać połączenie, pozostań na linii. The number you're... Dobra, czekamy chwilę. No cześć. Słuchaj, bo nagrywam dzisiaj ten odcinek o tym niesamowitym wydarzeniu, wykopaniu. I słuchaj, bo znalazłem te swoje filmiki. Fajny ten filmik jest tu z całą tą historią tej bitwy, nie? Pancernej. Aha. Pod Tomaszowem. I chciałem, żebyś mi opowiedział właśnie, jak w ogóle się dowiedziałeś o tym wszystkim, nie? Dowiedziałem się, bo wujek się ożenił. Właśnie do tej rodziny się wrzenił, gdzie właśnie to wszystko zrobili, co znaleźli, co zakopali. Aha, i o tej bo historii oni się dowiedziałem od jego teścia. Czyli oni jakby to po wojnie, czy tam w tych 39 jeszcze w czasie wojny, to znaleźli. To wiesz, kupę sprzętu, no znaczy było zostawione bardzo dużo sprzętu, tak jak ci mówiłem, pisałem, że no paliwa nie mieli. Mhm. Na początku beczek nie mieli, żeby to paliwo przetransportować, później na ostatnią bitwę oni chcieli się przebić do Lwowa, nie mieli paliwa, no i kupę sprzętu, około 300 pojazdów zostawili, taka stacja przy Zwierzyńcu Biały Słup, która się tak nazywa, no i kupę sprzętu zostawili, ale niesprawnego, bo to były zatarte, poprzebijane baki, pozacierane silniki. I odzyskali około 300 litrów paliwa z tego sprzętu. Uh-huh. I oni potrzebowali do tankietek tych pancernych wozów, które mieli na tą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Uh-huh. No, tam niezły kocioł jest, widziałem. I właśnie no, ta rodzina, no wszyscy coś tam brali, no i przyciągnęli, bo to był niesprawny, przyciągnęli końmi do domu przez las. I zakopali. Ponoć był cały zakopany, ale no historia jest taka, że tylko znalazłem silnik, drzwiczki od przyczepki i parę takich kopniak, sprzęgło, hamulec, bębny. No ale co zresztą się stało, to nie wiadomo, bo ten gościu, co właśnie przyciągnął z ojcem, to później chciał samolot ukraść z lotniska w Klemensowie. To lotnisko niemieckie, wojskowe, takie tymczasowe, wyłożone blachami i właśnie nie udało im się, bo już ten samolot odpalili, gdzieś tam już na pasie startowym byli, ale Niemcy tam im obławę zrobili, oni uciekli i nie chcieli do domu uciekać, tylko uciekli do lasu i właśnie ten jeden wpadł do wody, a to było w zimie i w tym lesie przeziębił się, zapalenie płuc i umarł. Także ta historia była taka, no legenda krążyła o tym silniku, ale do końca nie było wiadomo właśnie. Uh-huh. A mi się udało, bo szukałem w 1988 roku, ale to nie znalazłem. I 10 lat temu go znalazłem właśnie. No to jest coś niesamowitego, że się udało. Czyli tam ktoś ci wskazał z rodziny mniej więcej miejsce, gdzie to było ukryte. Tak, bo to oni jak orali, to cegłówkę kładli w tym miejscu, co był silnik. Mhm. Ale później ta cegłówka gdzieś wylądowała na miedzy i wujek tam szukał, jakiś prętem wbijał, ale tam jest borowina i no ciężko jest tam drutem
żeby gdzieś tam bić i znaleźć go. Uh-huh. No ja byłem u kolegi, patrzę, wykrywacz jest, no to trzeba wykorzystać. I no i za drugim razem to prosto wszedłem na silnik. On był zakopany w skrzyniach, ponoć, że cały był motor, no ale przeszukałem kilka hektarów, nie znalazłem. Uh-huh. Nie wiadomo, co się z tym stało, bo już no, nie żyją ci, co znają historię, to zakopywali to. Uh-huh. I on był w plewach, bo to smaru nie było, w skrzyni w plewach. No to z tych skrzyń to zostały tylko gwoździe kwadratowe, no i ten silnik i tam stacyjka była, ale to chyba z samochodu jest ta stacyjka. Bo to były zostawione i samochody, i motocykle. Dużo sprzętu. Tam gdzieś w internecie krąży zdjęcie takie, jak one stoją tam w porowach, w ten cały sprzęt wojskowy pozostawiony. Mhm. No to tam jeszcze musi kryć się pewnie dużo tematów, nie, w okolicy. No jest jeden temat, ale to już jest tak park roztoczański i nie za bardzo można w tym miejscu szukać narodowych. No, to już jakiś trzeba by grubsze... Jest historia druga, że jest zakopane dwa motocykle i samochód. O, widzisz. No to... O, proszę, no. No może kiedyś, ja tutaj tam się wybieram do ciebie, byłem już kiedyś w Zamościu, ale jak się wybiorę, to obiecuję, że podjadę i coś tam pogadamy jeszcze. Ja cię zapraszam, podjedziemy do kolegi, który ma sokoła z przyczepką. To był to taki z tych wcześniejszych, bo on był jeszcze CWS, no ale go przemalował i sokół na baku ma. Aha, co, o proszę. No. I z przyczepką ma i zapoznam cię z nim, to sobie tam... Super, super. Pogadacie i jeszcze jeden sokół jest, no bo tam zwierzęcy są dwa sokoły. Mhm. A historię ich to nie wiem, nie znam ich. No, może się uda z właścicielami porozmawiać, tak. Podjedziemy, no. Zobaczyć, no. Może to będzie... Od Parku Narodowego dostaniemy. O, też może, no mam tam jakiś znajomych poszukiwaczy, to może akurat jakąś tam akcję udałoby się zorganizować. Ja patrzyłem tutaj, że to jest numer 2503 tego silnika. Mój silnik do Sokoła ma 2317, czyli to już jest ten nowy właśnie z obiegiem. Fajnie, no taki... No też to jest jakaś, bo ty go ze wszystkim sprzedałeś, tak? Nic ci tam nie zostało z tego? Ja go trzymałem parę lat i w końcu go sprzedałem, wiesz. Tam, no głowice były już utlenione silnie. To aluminium to takie słabe było, że było widać zawory już tak, od góry, tak. Śruby wystawały. Spustu oleju nie było, śruby, czyli olej został wypuszczony. No zapewne był zatarty ten silnik. I jeszcze, a żeberka były połamane, czyli tutaj jakiś powietrza gaźnik, czyli tak było obite to. Tak, ale blok tam widziałem, że w ładnym stanie, no. I co, jeszcze ciocia wspominała, że ten bak z Sokoła na torach był i w zimie zjeżdżali z górki, z torowiska na tym baku z Sokoła. No i ten bak leżał, w końcu gdzieś zaginął. Czyli koła, no w sumie to były cztery koła z zapasowym, no nie wiadomo, co z tym się stało, no. Jak są bębny, no to te koła oni porozbierali, mi się wydaje, wszystko, bo... No to po jakichś wózków teraz... może poszło, nie? Tak, no bo to wcześniej niczego nie było, no. Gumowanych kół było mało. No. Niezła historia. Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa tam się rozbroiła. Bo ona miała 16, 17 miała rozkaz już tam atakować na Tomaszów Lubelski, przebić się do Lwowa, ale nie mieli paliwa i właśnie wtedy zrobili właśnie to, że spuścili z mniej potrzebnych maszyn, a przelali do tankietek. Wozów pancernych. No. I dopiero na drugi dzień ruszyli na Tomaszów Lubelski. No, niesamowita historia. We wrześniu jest inscenizacja bitwy pod Tomaszowem, także tam jest i Sokół uczestniczy w tym i taka inscenizacja duża bitwy pod Tomaszowem Lubelskim. No, to ciekawe. Może kiedyś przyjadę swoim, jak już mój Sokół będzie jeździł, to myślę, że też trzeba... Już niedługo zapewne, tak? No zobaczymy jak się uda, nie? Ale jestem w dobrych myśli.
Słuchaj, gdzie... na kopniaku była jeszcze guma, no taki sentyment, żałuję, że to sprzedałem, guma była i tak tą gumą to ten kopniak no kopał, kurde, w żołnierz w 39 roku, no kurde, taki sentyment, historia, no coś pięknego, no ta guma się zachowała, no była na tym kopniaku w dalszym ciągu i mimo, że 72 lata w ziemi przeleżała, to bardzo dobrze się zachowała. A nie znasz historii, jak coś, co tam dalej się stało? Czy ktoś odbudował ten motocykl na tym silniku, czy to gdzieś... Masz namiar do tej osoby, która kupiła ten silnik? Tak, mam namiar. Muszę poszukać, mam tu spisie, bo byłem z nim w kontakcie. To z województwa podkarpackiego. Mhm. O, jakbyś mógł ten, to może bym zadzwonił do niego i się spytał, jak tam... Co tam dalej z tym silnikiem, nie? Czy on planuje? On powiedział, że będzie siedział przy tym, aż rozkręci go całego, no. Mhm. No tak, tylko rozkręcić, a dalej zrobić, to też jest... No, to jest temat morze. No. Dobra, to dzięki ci za tą historię. Ja tutaj postaram się zrobić właśnie jakiś film i to, nie wiem, może się uda, że to dzisiaj będzie już w internetach. A ja ty jak na jakim etapie jesteś? Dokupiłeś parę rzeczy fantów? Tak, no mam, już niedługo też chcę zrobić film, tutaj wszystko pokażę, tylko no brakuje czasu po prostu. Nie, teraz też właśnie muszę już jechać, bo tam gdzieś z dzieckiem jadę do lekarza, a, więc... No. Ja wysłałem tobie zdjęcia tych części wszystkich, które wykopałem. Tam masz, na Messengerze ci wysłałem. Tak, ja to wrzucę też na ten film, żeby to zobrazować właśnie tu naszą, żeby nie była sama Agatka, tylko żeby to coś tam było widać jeszcze, nie? Okej. Dobra. To pozdrawiam cię serdecznie. I zapraszam na roztocze. Myślę, że skorzystam. Na razie, hej. No, na razie, hej. Wow. Dobra, ja muszę lecieć. Ta cała rozmowa. Jeszcze później może zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, jestem jeszcze raz. Jeszcze raz, słuchajcie, dzwoniłem tutaj do kolegi Mariusza. Bo ta cała historia tego wszystkiego to jest dla mnie coś takiego no niesamowitego. To jest historia Polski, historia Wojska Polskiego, historia polskiej motoryzacji. To jest największy polski motocykl przedwojenny, no ale po wojnie już nic większego, nawet tysiąca nie zrobiłem, tak? Bo Junak był mniejszy. Więc to mnie bardzo... No teraz jeszcze porozmawiałem, że tam może się spotkamy, już może jakaś agroturystyka, coś pomyślę z Kamilą, z dzieciakami, gdzieś tam pojedziemy, zobaczymy te rejony, no bo to mi bardzo działa na wyobraźnię. To wszystko. Tutaj też kilka dałem, tam zapożyczyłem jakąś tam wizualizację tego Sokoła i z Oldtimer Bazaru tam kawałeczek, jak on jeździł, bo no niestety ten mój silnik, mój Sokół dopiero powstaje. Ja mam już części, więc zapraszam do zostania na kanale, zapraszam do subskrypcji, bo będziemy tutaj razem odbudowywać tego Sokoła. Mam nadzieję, że będę mógł nim jeździć właśnie po różnych imprezach i ten Sokół jakby będzie zaświadczał też o tym kunszcie polskiej myśli technicznej motoryzacji. Jest to dla mnie coś naprawdę bardzo ważnego i fajnego. No i co? Jak myślę, że to jest też odkrywanie takiej historii, takich różnych rzeczy, bo ja kiedyś, słuchajcie, wiedziałem, że jest ten Sokół 1000 i jakoś tam gdzieś mi to... Gdzieś tam to było, głównie były WL-ki, ale powiem wam, że ten świat właścicieli Sokołów jest bardzo zamknięty, bardzo hermetyczny i żeby dojść do kogoś, porozmawiać z kimś, no to nie jest tak łatwo, jeżeli się nie ma Sokoła i sam to na własnej skórze doświadczyłem, że teraz mając już tego Sokoła, to jakieś tam furtki się otwierają, ludzie zaczynają rozmawiać, dostaję jakieś tam różne wiadomości, to jest bardzo fajne, bardzo miłe. I no, będę chciał troszeczkę właśnie, bo się okazuje się, że wiele osób na przykład nie ma pojęcia, że był taki polski motocykl, że mieliśmy taki ten, no bo tego jest mało i każdy gdzieś tam to chowa, trzyma, żeby się nic temu nie stało, nie wydarzyło. No ja będę chciał to spopularyzować może troszeczkę tutaj dzięki mojemu kanałowi. Tutaj mam dokumenty do tego silnika, bo jak nie oglądaliście jeszcze historii, zrobiłem taki film, bo też widz zadzwonił do mnie. 65 lat, słuchajcie, ten silnik przestał w garażu. No całą historię możecie zobaczyć, jak sobie wpiszecie u mnie Sokół 1000 na kanale, to na pewno to wyskoczy.
No i myślę, że to jest fajne. Myślę, że jakieś nowe tematy, może tam jak właśnie pojadę, może porozmawiam jeszcze też z innymi właścicielami, uda się coś tam nagrać fajnego, żeby to jednak zostało, żeby ta młodzież też się wychowywała, żeby wiedziała, że taki silnik jest, że taki motocykl jest, ale zgubiłem wątek, że nawet tutaj ta historia tego wykopanego motocykla, ja dałem gdzieś tam screen tej książki i o tej może brygadzie pancernej, chyba tak dobrze mówię, ale kupując co koła, ja od razu kupiłem też bardzo dużo książek, żeby się dowiedzieć. No i tutaj można też od razu troszeczkę historii tego polskiego września się dowiedzieć, tak? Poczytać, gdzie byli, gdzie chodzili, co robili, jak to było, jakie malowania, bo na przykład na początku ja myślałem, że wszystkie wojskowe, no to tak jak WL-ka tutaj przedstawiona, że jest tak na zielono, a okazuje się, że duża część wojskowych właśnie sokołów była czarna, z takimi złotymi szparunkami, albo czarna i takie jeszcze jakby kremowe były wstawki na zbiorniku, więc dużo się można dowiedzieć. Jeszcze troszeczkę jest w literaturze. Nie ma tyle wiadomości co do innych motocykli, bo tutaj przez wojnę to zostało dużo zniszczone, zapomniane, a po wojnie wiadomo, wszystko co przedwojenne to było niechętnie władza ludowa patrzyła na takie rzeczy. I ten mój sokół też miał pójść do muzeum i właściciel chciał go przekazać. Ja mam tutaj nawet dokumenty, bo tutaj w którym roku? W 59 roku obywatel Tadeusz, czyli właściciel, napisał właśnie, czy może by chciało muzeum, i napisali, spławili go tam, niech tam gdzieś sobie napisze jeszcze gdzieś dalej, to może tam będą chcieli. No i w końcu większość tego sokoła niestety trafiła na złom. Ale jest cała historia, są te dokumenty. Ja staram się, jak tutaj obserwujecie mnie, dotrzeć właśnie jeszcze do poprzedniego właściciela. Są jakieś szanse, że gdzieś tam uda mi się to zrobić? Czy uda, czy nie uda, ale działam i no bo to jest fajne, myślę, że cała, oprócz tego, że jest, że tylko sam motocykl, tak jak często kupujemy gdzieś na bazarze i nie wiemy, gdzie to było, od kogo, bo sprzedający nie chce powiedzieć, nie chce się wygadać, bo mu, nie wiem, głupio, że kupił za 5000, a jest warty 50. Tak przynajmniej się domyślam, że tak może być. I niestety ta historia ginie, a tu się cieszę, że jakby jest od tego 54 roku, jakby znam historię tego motocykla. Bardzo mały przebieg, więc jak będziemy rozbierać tutaj silnik, mam nadzieję, że on będzie w super stanie, nie będzie potrzebował jakichś dużo napraw, bo myślę, że się uchował, a przed wojną mam nadzieję, że za dużo nie jeździł. Naklejki przyszły. Naklejki, dzisiaj jest sobie... Matko, wszystko spada. Musimy zacząć tu sprzątać. Nie, no bo dzisiaj ta historia sokoła wykopanego. Ale jeszcze czekaj, gdzie tu naklejki rozpakować? Bo doszła, mamy całą masę naklejek w sklepie. I doszło zamówienie, bo się pokończyły. Pokończyły się te naklejki. Masz jakiegoś tego? Nożyka? Mam. Żeby wynożykować. No, o. Tak, myślę, że tak, bo komar i tak idzie, będzie dla nagrody dla widzów, to komara gdzieś może wywalimy gdzie indziej, a tam postawimy, tam gdzie komar postawimy tą WL-kę z piwnicy, a tam gdzie WL-ka to już części trzeba będzie chyba do sokoła, no bo zaraz ruszy ten projekt odbudowy naszego, no to, żeby było, no. Naszego sokoła i trzeba będzie, i w ogóle tam posprzątać, bo już widzę, że się zagraca, wyprzedaż muszę jakąś zrobić znowu. Co? Całe szczęście ty tam urzędujesz. Gdzie? O, są naklejki CPN-u. CPN to jest hit sprzedażowy. Road 66. Ale teraz są nowe jeszcze CPN taki, że jest duża i małe. Tylko to trzeba koledze z połkiemu wysłać. Jak mnie oglądasz, to też będziesz miał paczkę niedługo. Ale to trzeba pododawać wszystko, te, które są na komputer, i będziemy lecieć od góry wszystko, bo prawie wszystko zamówiłem. Wszystko? Znaczy no to co się sprzedawało, nie? Ale jest też kilka fajnych nowych wzorów. To najlepiej we dwóch, żebym ja nie siedział przy tym nie wiadomo ile. No, tak, we dwóch, o. Rock and Roll, to jest fajne. To też to są chyba nowe tematy. Albo je porozkładamy sobie. A, tutaj jeszcze jest ten, bo ten domek też mieliśmy na święta sprzedać Harley'a.
jakiś kupiłem taki domek, trzeba go złożyć, żeby on się tutaj coś może z nim nie stało i go wsadzić na razie na górę. Przeczułem. O, przeczułeś. Zobacz, Grzesiu. To trzeba poskładać. Taki fajny domek i tu są obok te, ale żeby to, żeby tutaj był blat wolny. Blat wolny, bo tak, o. Ktoś tam pisał, że tu chciał sobie do gabinetu kupić, ale są drogie rzeczy takie w Stanach, ale ja mówię, ja go kupiłem właśnie za 100 chyba dolarów. Jeszcze z dodatkowymi tymi motorkami, więc taki śnieżny, można zobaczyć sobie na eBayu, ile to kosztuje. To są po 200, 150 dolców plus wysyłka, nie? A tutaj nie ma pewności, że dojdzie całe. A tu jest wszystko całe, ładne. Jakby ktoś chciał sobie taki temat świąteczny już gdzieś wstawić, to świąteczno-noworoczny, a ja to na razie pakuję i chowam. Bo to wczoraj Mikołaja żeśmy dopiero pozbierali, nie? I choinka dalej stoi, Grzesiu. A mamy dwie. Maj. Dwie. Dwie choinki? Aha, dwie choinki, jap. Raz z domu wyjątkowo w tym roku. Czekaj, tylko jak to wsadzić teraz? Żona szybciej wyrzuciła, bo ja chciałem do Marsa trzymać. Grzegorz, ty masz żonę? Nie mówiłeś. Dobrze. Zdradzasz tu sekrety swoje. Dobrze. Czekaj, nie, tak nie. Matko i córko, jak to schować? Wiesz, jak to schować, żeby to się nie... Nie wiem, proszę pana. Teraz będziemy walczyć i chować domek. Ja standardowo... O, tak, patrz, widzisz? Tak, tu wszystko się... O, i tu jest dodatkowo taki... takie coś i tu jest miejsce, żeby to schować nawet. O, hops. Dobra. I fajnie, fajnie. Proszę bardzo. Zobaczymy to tak. Nie, to chyba tak. O, jest, pięknie. Ale nam się udało. Grzesiu, gdzie taki drugi zespół się znajdzie jak my, co? Tak, zespół pieśni tańca. Gdzieś... ludowy, ludowy zespół. Dobra. Snow Village. Snow Village, także jakbyście mieli ochotę na taki Snow Village, to jest do kupienia. Oddam to w dobre ręce. Zapakuję to. Weźmiesz to, Grzesiu, jeszcze na górę? Zabiorę. O, to by się najmniej ręce trzęsą tutaj w całej ekipie. Więc... Widać, że kto nie pije. To pije właśnie. Jak, się, jak nie pijesz, to się trzęsą. Nie piję. O, tutaj różniste rzeczy. O, boberowe, ale dobra, to będziemy sobie na spokojnie dodawać. Jeszcze chwileczka. Grzesiu, to trzeba te, bo ja jeszcze gdzieś mam do... Fuck diesel, o. Co? No gdzieś są te wkłady i do tych wkładów, nie? Nie do tamtych tych, tylko będziemy wkładać... Nie. Poza tym to, tutaj są, wiesz, tu trzeba będzie też pouzupełniać później, nie? Można to, je na razie... To na... włożyłem dla spółkiego. Aha, okej. Okay. Dobra, bo na razie można... To jest kolejna dla niego. Tak, o, Kamila dzwoni. To sobie na razie porozkładamy i tak. Jeszcze przeglądy kas fiskalnych dzisiaj. Masakra. A, i skończyła się, muszę do wykupić tą, bo mam takie kasy fiskalne już online, gdzie wysyłają... do Urzędu Skarbowego raport, ile sprzedałem. Oni sobie porównują, bo dostają na przykład od Allegro albo do Elixa informacje, ile ja sprzedałem i teraz patrzą, czy ja faktycznie tutaj to wszystko zgłosiłem. Dobra, jeszcze tylko coś pokażę. Zobacz, Grzesiu, zamówiłem sobie dwa plakaty Easy Ridera. Jeden pójdzie, o, ten pójdzie do stodoły, bo jeszcze mam jeden pionowy taki w łazience u siebie. A na Oelixie ktoś tam wystawiał i kupiłem ramki w akrzynie po 5 dych, bo to jest taki wymiar 50x70. No, ale Easy Rider Peter Fonda to gdzieś tu pójdzie. Już nie mamy ścian, ale dobra. A ten idzie do domu. Słuchajcie, kończymy.
O, na tym. Czekaj, ja na live'ie to pokazywałem, a nie pokazałem chyba na filmie, że przyszła ze Stanów, mówiłem wczoraj o paczce, przyszła do Stanów taka lampeczka czempiona. Zobaczcie, jak to super wygląda. I tutaj będą wyeksponowane świece z mojej kolekcji, która powstaje. A łysy tutaj. Ty masz takiego potwora tu łysy? Boże, ten łysy to jest. Gagatek! Ciebie zachodzisz od tyłu! Strach się bać łysego. Od tyłu. No, dobra. Nowy neon Hard Rocka. Hard Rock Cafe. Gdzieś go tutaj powiesimy. Ten może garaż. O, ten garaż. Taki neon. To jest neon, nie wiem czy to będzie dobrze widać w tym świetle, to jest taki neon LEDowy, ale mogę go sprzedać w sumie. I tu może damy Hard Rocka, ale znowu to gdzieś musimy. Tu jest Mickey Rourke, no coś trzeba będzie tu pokombinować. Ford Mustang, ktoś do mnie pisał, że chciał kupić Forda Mustanga, mogę za 2000 oddać. I Chevroleta za 2,5, jakby ktoś chciał. I to może jakoś wtedy bym tutaj tego Hard Rocka. Ktoś chciał też Wranglera jakiś czas temu, który pisała dziewczyna, ale to nie wiem. Jeszcze na razie z Wranglerem. Dobra, kończymy na dzisiaj. Temat Sokoła, mega sprawa. Myślę, że tutaj na kanale będzie się więcej tego pojawiało. Cieszy mnie to, że dużo ludzi się zgłasza, że piszecie, dzwonicie i takie tam inne. To jest naprawdę bardzo budujące, wspierające. Cieszę się, że ten kanał się rozwija właśnie w takim kierunku też tych starych motocykli, starej motoryzacji. Dzięki za to całe wsparcie i proszę znowu o łapkę, o komentarz, a jak jesteś pierwszy raz albo zaglądasz tu, ale jeszcze nie kliknąłeś subskrypcji, to zostaw tą subskrypcję, będę ci ogromnie za to wdzięczny. Do jutra, trzymajcie się, hej! Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na dwóch scenach. Nocna parada motocykli, dwie dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba. Na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!